Trzeba ją okrasić troszeczkę efektami i tutaj po pierwsze zostanie zastosowany efekt ensemble, czyli taki, który powoduje tak jakby zwielokrotnienie dźwięku. Poproszę 2J. Tego się już da słuchać. Tak, i przechodzimy teraz do kolejnego. Dla tego efektu możemy modyfikować dwa parametry, czyli wpływ na efekt generatora wolnych przebiegów, czyli LFO, oraz tak jakby głębokość tego efektu. I tutaj za chwilę zostanie pokazane, jak właśnie te parametry zostają zmieniane. Proszę 2K. Zmienia się. Może nie wprawdę mam ucho, bo mi słoń na nie nadepnął, ale zmienia się rzeczywiście. I kolejny krok. Głębokość pewnie się kolejny byli. Krok to jest zastosowanie jeszcze efektu typu delay, czyli typu opóźnienie. Tu jest akurat stereo delay będzie zastosowany, czyli dodatkowo, żeby w panoramie ten dźwięk osadzić. Żeby było lepiej słychać. Czyli uwaga, kanał prawy, kanał lewy, tak? Tak. Słuchamy przykładu. Tak, pulsuje nam, rzeczywiście zmienia się. Tutaj mamy dwa parametry, którymi możemy sterować. To jest czas pogłosu, czyli on jest tam w milisekundach określany, no i tak jakby głębokość zadziałania efektu na nasz wejście. Im ten pogłos większy, tym efekt bardziej kosmiczny, tak, prawda? Tak, tak. No tu musimy, to się ostrożnie dobiera, bo nie można przesadzić też w drugą stronę. No tak, i trzeba mieć odpowiedni smak muzyczny, no tak to trzeba chyba nazwać, no prawda? Tak. I kolejna, tak? I ostatni tak jakby element też toru syntezy i obróbki w ogóle dźwięku to jest tutaj zastosowanie equalizera, czyli staramy się podbić lub obciąć pewne częstotliwości w dźwięku. Akurat w przypadku tego instrumentu, z którego korzystałem, on tutaj pozwala tylko w zakresie niskich częstotliwości i wysokich dokonać takiej korekty, ale myślę, że będzie to... Dodajemy basów albo sopranów. Dokładnie, troszeczkę myślę, że będzie to. Czyli prosimy słychać. O kolejny przykład. Zmienia się rzeczywiście. No tutaj uwypuklamy, tak, to co nas bardziej interesuje przy brzmieniu basowym. Wiadomo, żebyśmy bardziej uwypuklili basy, ewentualnie te górne częstotliwości starali się stłumić. Ale rozumiem, że nie szedł pan w tym kierunku, jak niektórzy w samochodzie, prawda? Nie, o to chodziło. Tutaj mamy brzmienie typu string, tak? Czyli takie udające skrzypce, powiedzmy, w związku z czym ono tych wysokich częstotliwości też troszeczkę w sobie powinno być. Ono nie powinno być za basowe, tak? Tak, żeby odpowiednia przestrzeń tutaj... Tak, mieć, bo będzie przebasowione najogólniej. Nie rzecz biorąc, jak to można nazwać. Tak, i powoli dochodzimy do prawie, że gotowego. No i właściwie mamy już barwę gotową, możemy posłuchać taki efekt finalny już po ustawieniu wszystkich parametrów dla tej barwy, jakby brzmiał. Poproszę 2N. Już nam trochę zagrało, tak. Już nam trochę zagrało. Tak, i to już jest przedsmak tego, co usłyszymy. Barwa jest gotowa, tak? Teraz ewentualnie w trakcie wykonania czy w trakcie tworzenia kompozycji możemy oczywiście parametry, te, które były ustawione w czasie kreacji barwy, w jakichś tam rozsądnych granicach modyfikować, zmieniać, aby tutaj jeszcze już w trakcie właśnie komponowania uplastycznić nasz utwór, naszą kompozycję. Poproszę 2O. Przede wszystkim takie parametry, które modyfikujemy, to ustawienia samego filtru, tak? Czyli częstotliwość odcięcia filtru, ewentualnie jak mocno w rezonansie ma ten filtr być. Możemy też stosunek jednego tak jakby oscylatora do drugiego też sobie w czasie rzeczywistym zmieniać. Dodatkowo wpływ generatora wolnych przebiegów, czy z jaką prędkością na przykład przebieg ma być generowany. Tutaj też jest to ten aspekt, który uplastycznia bardzo dźwięk. Powoduje, że on jest ciekawszy.
Słuchamy tego już jak praktycznie rzecz biorąc utworu, gotowego utworu. No, może on jeszcze wymaga obróbki, oczywiście kwestia uwypuklenia pewnych elementów, ale to już jest kawałeczek muzyki. To powstało na bazie tego wszystkiego, co pan układał tutaj w krokach, tak, w kolejnych krokach przygotowywaliśmy sobie tą barwę, no i powiedzmy teraz już jest ona mniej więcej gotowa do użycia w kompozycji czy też w wykonaniu na żywo. To się tak trochę wydaje niewiarygodne, bo te pierwsze dźwięki to były taka, no rąbanka, no nie oszukujmy się, takie jakby struganie, potem coraz więcej, aż wreszcie efekt praktycznie rzecz biorąc, no może nie końcowy, ale już prawie. No ja się właśnie czasami tak troszeczkę śmieję, że twórca brzmień jest takim rzeźbiarzem trochę. Zaczyna od tej materii takiej od walca, tak? Od czegoś, co nie przypomina w ogóle rzeźby, w tym wypadku dźwięku, tak? Bo te dźwięki początkowe były bardzo no nieprzyjemne, tak? Ale dodając kolejne elementy syntezy, modyfikując, no możemy uzyskać bardzo ciekawe brzmienie.